Cześć, siemanko, jesteśmy dzisiaj na łowisku No Kill wraz z Dominikiem. Siemka. Jak widzieliście, przed chwilą rozkładaliśmy się na naszych nowych wózkach. W tym roku się Dominik również zaopatrzył w kosz. Jest to Flagman D36. Jak na poprzednim filmie widzieliście, jest to też kosz D36. Jest to Jackson, tylko że trochę przemalowany, że tak powiem. No cóż, wybieramy się zaraz na łowisko. Już widzimy się nad wodą. Także do zobaczenia. No już dotarliśmy po małych przygodach na łowisko. No niestety jest tutaj takie bagno. Było ciężko. Było ciężko, że wpadłem po pół nogi, Dominik tak samo. No ale cóż, źle wybrana trasa. Było widać, że jest bagno, ale nie sądziłem, że jest aż tak głęboko. Dzisiaj będziemy rozgrywać między sobą zawody 1-1, w których karą za przegraną będzie bardzo ostry sos Fire Demon. Pewnie was skusiła miniaturka do obejrzenia tego filmu. No, powiem wam, że będzie grubo. Ten, kto przegra, będzie miał piekło w buzi i potem jeszcze piekło gdzie indziej. Także będziemy robić wybór stanowisk. No, stanowisk nie ma tak dużo. Co prawda, albo lewo, albo prawo. Będziemy robić to przez rzut monetą. To co? No to co, Dominik jako gość będzie... Reszka prawo, orzeł lewo. Jako ty, że jesteś gościem, to wybierz co chcesz. No dobra, to jest obojętne. Może być reszka. No to niech będzie reszka. Co jest reszka? Reszka. Czyli prawo, tak? Tak, czyli prawo. Czyli Dominika miejsce jest po prawo, moje po lewo. Będziemy łowić obok siebie. Także widzimy się już przy mieszaniu zanęt. Bardzo prosta. Będę używał Sunbaitsa Match Method Mix Marine. Jako już na tą porę działają trochę śmierdziuchy, a ta zanęta jest mocno śmierdząca. Ma w sobie dużą ilość mączek rybnych. Jest to bardzo dobra zanęta na tą porę roku. I klasycznie będę rozrabiał pelet Coppens 2 mm. Bardzo fajnym patentem na domoczenie peletu jest zakupienie takiego właśnie sita. No, sitka. Może być to takie sitko. Nawet się nazywa sitko do peletu. Sitko do peletu. Tak. Do tego jest pojemnik z góry. Tej samej firmy co sitko. No i co? Nabieramy wodę. Jeszcze skoczę zaraz właśnie po stoper. Już mam właśnie stoper. Tak jak możecie zauważyć. Przesuwam sobie zanętę. I będę teraz sypował taką ilość, która będzie niezbędna na dzisiejsze zawody. Przemieszam to sobie delikatnie. Cząstki paletu są u góry. I włączam stoper. Minutka już minęła. Wyciągamy palet z wody. Tak jak ostatnio to w ostatnim filmie pokazywałem. Ale również chciałbym podziękować za bardzo dużą ilość wyświetleń, jak dla mnie. Cały 1000 na ten moment. Około 60 łapek. Też fajny przyrost subskrypcji. Nie powiem, że nie. Odkładamy. Niech sobie dochodzi. I w tym momencie będę rozrabiał zanętę. Stawiam sobie wodę po pelecie. I nasypuję metod miksa. Niedużo, bo on spuchnie po dostaniu wody. Tu może trochę dosypię na sesję. Ogólnie sesję zawodów ustaliliśmy sobie na 6 godzin. Teraz mamy czas na przygotowanie zanęt. Ja w tym czasie przygotowuję również Dominik. Potem zajrzymy do niego do kuwetek, co on tam przygotował.
czym chce wygrać ze mną. Również wziąłem sito, przez które przesieje zanętę. No i co? No domaczamy. Trochę więcej. Teraz się takie błoto zrobi. Ale na szczęście mam więcej zanęty, bo się za duże błoto zrobiło. To trochę dosypać. Mi się trochę, że tak powiem, przelało. Mieszamy zanętę. Robi się takie błotko. Tak jak ostatnio również pokazywałem, bo to jest ta sama zanęta, co w poprzednim filmie. Na tą porę roku jest bardzo dobra. Chociaż lepszy jest Method Mix, ale ciemny. Nie jako Marine, tylko zwykły. Także tak. Stanowisko mamy prawie rozłożone. Zostało porobić zanęty. Przesypuję wszystko, co mam w miseczce. Do kuwetki. Na kuwetkę kładę sito. I rozcieramy zanętę. Miałem wziąć wiadro, ale no niestety ciężko było się spakować na dwóch, na dwa kosze. Jeszcze takiej grubości nóg, to nie dość, że one są ciężkie, mamy ciężkie torby we dwóch. No i cóż, zanętę mamy przesianą. Na razie ją przesypuję do kuwetki. Ona teraz musi sobie wpić wodę. Za około 20 minut się widzimy przy dowilżaniu. Tak jak wcześniej mówiłem, dobliżamy właśnie zanętę i zaraz ubieram koszyk i zaczynamy zawody. No, co taki bez życia? Bo już chcę łowić. No wiem, że chcesz łowić, no ale wiesz jak to jest. Trzeba nagrywać, żeby widzowie mieli co oglądać. Odległość zaklipowana. Przechodzę do wstępnego nęcenia. Trochę daleko po tą wędkę, zaraz sobie chyba to jednak przestawię. Myślałem, że będzie lepiej, a niestety nie jest lepiej. Pelet już jest gotowy, zanęta dowilżona, tak jak wcześniej wam pokazywałem. Sam początek. Podajnik. Odciskamy. Takim podajnikiem musimy lecić. Obieramy sobie cel na drugim brzegu. Opadło na dno i podrywamy. Muszę delikatnie skorygować hamulec. Drugi podajnik, ale też GoPro, żebyście mieli trochę inny widok.
No pierwszy strzał to co ostatnio się sprawdzało na łowisku Zezuj. Zobaczymy czy tutaj też da radę. Wszystkie oczywiście różowe ringeresy, 10 mm trawy. Zakładamy. I proszę Państwa, nabijamy sobie podajnik. Na sam dół Wolters. Przysypujemy go delikatnie zanętą. I na górę daję odrobinę pelletu. I odciskam. Proszę bardzo, tak się prezentuje. I wykonujemy pierwszy rzut. Poczekamy na Dominika. Dużo ci zostało? Co? No do za ten. Dominik zakłada przynętę, zaraz wam pokażę. To było bardzo podobne. Na pierwszy rzut założyłem różowego godła. No czyli ja na różowo, ty na różowo. Zobaczymy, kto pierwszy będzie miał, że tak powiem, branie. No to co, jesteśmy po krótkim cięciu. I zaczynamy zawody. Jak zauważyłem, łowię dużo dalej niż Dominik. No to co, oczekujemy na pierwszą rybę i przy niej się widzimy. No to tak, mija już 9 minuta. Bez ryby jesteśmy. Ani ja, ani Dominik, zero ocierek. No cóż, trzeba drugi raz zarzucić. Odciskamy i delikatnie na górę trochę peletu. Co by jak te rybki przyjdą, to żeby miały co jeść. Wyłączamy bieg wsteczny. No i wrzucamy. Odbijamy od klipsa. Odkładamy wędkę. Reset stopera. Napijamy delikatnie żyłeczkę i czekamy na rybkę. Rzut nic, wydłużyłem czas do 12 minut. Czas na zmianę przynęty. Założymy z kisłe masło od Marasa. Jeżeli się uda mi wbić, będzie super. Szkoda, że nie możecie poczuć tego cudownego zapachu. Super, dało się. Założyłem również 10 mm. No i co? Trzeba nabić podajnik. Nie zasypuję go tym razem zanętą, tylko zrobię inaczej. Na początek damy pelet. Dociskamy go i odciskamy. I delikatnie na górę. Zamęty. Tak to wygląda. No i cóż. Trzeba po raz kolejny zarzucić. Miałem wstecznego hamulca wyłączyć, ale nie. Tak to jest, jak człowiek całą zimę nie łowił, jedynie raz, co widzieliście na poprzednim filmie. Więc cóż, zarzucamy. To samo miejsce. No cóż, musimy oczekiwać na tę pierwszą rybę. Dominik też zero ocierek, co prawda. Co powiesz o sprzęcie, który masz? Czym łowisz? Powiedz nam. To Spilita, Carp Feder, 11 stóp. No i do tego mam Dive TDR-kę 3012.
nie, 4012, przepraszam. 4012 QD. QD, no i tam. Żyłeczkę Matrixa Submerge? Submerge 0.23. No. Tam jest 0.20. 0.23. 2.25 to jest. 0.23. No, ostatnio nawijałem, to pamiętam. Przynajmniej czekamy na rybę. Na ten moment nic ciekawego się nie dzieje. Żyłka mi się widzę, że topi. No i cóż. Łowisko przepiękne. Chociaż dostęp jest naprawdę utrudniony. Same rzmaczki są w błocie. No cóż. Damy radę. Damy radę. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Aby ryby brały. Aby ryby brały, trzeba czekać. Będę zmieniał haczyk, założę tym razem T360. To jest dziesiątka. Tak, dziesiąteczkę sobie zakładam. Mam również jeszcze Kaizeny i te 911. Jest to Ringer's Washout. I mamy tutaj różne kolory. Wybieram z prany żółty. Zobaczymy, może na to coś weźmy. Mam jedną taką mocniejszą obcierkę. Z tego co mówi. Tutaj o. Delikatny nacisk. I jest gotowe. Sypuję zanętą teraz. Że nawet leszcze nie chcą wejść w zanętę, bo zawsze tu wchodziły w zanętę samo. Tym razem nie będę zasypywał. Co mówisz? Dziwne, że nawet leszcz nie chce wejść. U Dominika zaczęły się obcierki, u mnie jeszcze nie. Nie jest Dominik z rybą. Branie było, akurat jak taktykę odmyślam na przemęcenie. O. Nie. Wzdręga. I poszło, proszę Państwa. Ja sobie tutaj zakładam przynętę, a Dominik właśnie ciągnie rybę. Mówi, że nie jest ona głupia. Widać, ładnie chodzi na kiju. Krak już przygotowany. Jak myślisz, co to? Jest pierwszy lin. Proszę bardzo. Do wody zaprezentuj pana zielonego. Ładna ryba. A jaki ma pysk rozwalony przez karpiarzy. No. Ładna rybka. Jest jakaś woda. Bardzo ładnie poszedł. Bardzo dobrej kondycji. W moją stronę. Płyną do twojego haka. Zmieniłem właśnie przynętę na Gold 2. Bloodworm. Będziemy próbować. Przed chwilą donęciłem łowisko. Zanęta już trochę wyschła, zaraz ją domoczę. Przenęciłem się troszkę bliżej. No i rzucamy. Włączyłeś nagrywanie? Włącz nagrywanie, jak możesz. No i rzucamy. Doleciało do klipsa.
czekamy. Mam nadzieję, że uda mi się złowić rybkę, bo już jak przed chwilą mogliście zobaczyć, to mi ich złapał, lina pięknego. Jak na razie miniaturka. No zobaczymy. Wychodzi na razie na to, że będę ja jadł ten ostry sos, który za chwilę wam zaprezentuję, jak on wygląda. No jak możecie zobaczyć, właśnie w rękach trzymam sos dla przegranego, na razie przegrywam ja. Jest to Popamis Hot Sauce Fire Demon. Z składu wynika, że 24% jego to jest papryka Carolina Reaper i 8% ekstraktu z chili, więc może być ostro. Zobaczymy, jak on wygląda. Będzie pewnie na miniaturce. Także obawiam się, że będę musiał go zjeść, bo na razie się nie zapowiada na więcej brań. Próbuję i wszystko, i łowienia daleko, blisko, donęcałem. Jest bardzo ciężko, bo w ostatnich dniach była drastyczna zmiana pogody. Było po minusy dosłownie były. A teraz mamy odczuwalno dzisiaj zapowiadano do 20 stopni, także ryba też wariuje moim zdaniem. I jest naprawdę ciężko złapać. Trzeba kombinować na różne sposoby. Trochę likwidu nalejemy na podajnik. Co by zrobić chmurkę? Wpadł do wody. Ale pogoda to nam się trafiła. Piękna. Naprawdę. Jak na 10 kwietnia jest. Super. Przed chwilą dowilżałem zanętę. Widzę, Dominik też teraz dowilżał. A, słoneczko jest, to i szybko schnie zanęta, tak? Użyłem likwidu słodki ananas od Dynamite'a. Zobaczymy, może coś to da. Trzeba próbować. Coś fajnego. Weź się ode mnie z kieszeni. Telefon. Boże. Prawy. U góry. I w końcu u mnie rybka. Tak jak możecie zobaczyć. Pewnie leszcz. Tak. Jest i leszcz. No, podajesz. No to było sekunda po wpadnięciu podajnika do wody. Jest to taki leszczyk. Się zapiął. No otwórz buźkę. Coś nie mówił. O. Jest i taki leszczyk. I zwracamy w wolność. Wypłynął. Jest super. Dobra.
No i ja mam drugą rybkę, jak możecie zobaczyć. Ale nie jest to żaden potwór. Fajne ugięcie było, nie udało się niestety go nagrać, bo było dosyć niespodziewane. I będzie to prawdopodobnie leśnik. I Dominik ma rybkę. Coś go chyba atakowało. No, zaatakowałem go. Zobacz. On coś go chciało dziabnąć. Co, nie ma? No więc tak, widzowie, widzimy się przy kolejnej rybce, jeżeli będzie. No i mamy, proszę Państwa, Dominika z kolejną rybką. I jest to... O Boże! Nawet podbieraka nie biorę. Płoteczka. Jest to, proszę Państwa, płoteczka. No i jest Dominik z kolejną rybą. Deklasuje mnie dzisiaj. Ja nawet ocierek. A on sobie łowi płotki. Na co wzięła? Co powiesz, panie, o dniu dzisiejszym? Dokładnie, lipa. Nie zawsze się łowi. Dzisiaj słabizna. Mi się zdaje, że to przez te zmiany temperatur. No. 17 za 2 dni będzie na minus. Nie no, ma być teraz już się utrzymywać po 14. Miejmy nadzieję, że nie, ale... Ja patrzyłem na całą prognozę pogody na tydzień do przodu, to 15, 16. No i teraz pierwsza ocierka i pierwsza druga. No i nic ciekawego się nie dzieje. Liczyłem, że będę miał rybę. Będę miał chociaż szansę, więc 3-0. Miałaby zostać zastosowana punktacja generalnie. Miał być leszczy jako 2 punkty, płoć, wzdręga i wszystkie małe inne ryby jako 1 punkt. Lin jako 3, złota karaś, która też tu występuje w sporych ilościach. Miała fajnie podbijać punkty, było aż 4. I najbardziej punktowaną rybą miało być karp. Ale niestety jest lipa. No cóż, widzimy się przy następnej rybce. Wody? No to jak wyholuję, to będzie trzecia. No. Na pewno to jest leszcz. Żadnych spektakularnych odjazdów nie ma. Wszystkie ten sam rocznik. Do sobie go podasz mi?
O, ten jaki pogryziony. Ale go musiało coś atakować. Zobacz. Zobaczcie, widzowie, coś musiało go brać. I to przed chwilą pewnie. Zobacz, bo to jeszcze krew jest świeża. No zobacz. Aj, mi uciekł. I mamy kolejną rybkę, czwarta. Zrównuję się z Dominikiem. Ale tamten leż poprzedni, jak poraniony był, to masakra. Branie było naprawdę fajne. Widziałeś czy nie? Weszły, śmierdziele. Pobierz. No połóż sobie. No, zobacz jak się złapał. Tak. No, zobacz ile jeszcze trzyma na tym, na włosie. Taka rybka, proszę Państwa. Ten zdrowiutki, w ogóle nieporaniony. Do siateczki. I poszło do wody. No to cóż, jakoś przegrałem dzisiejsze zawody. Zwycięzcą okazał się Dominik. Złapał w sumie 6 ryb. Z czego ile płotek? 3? Trzy płotki, dwa leszcze i lina. No ja złapałem 4 leszcze. Leszcze przygrywają, także... Sos Fire Demon. Myślę, że taka ilość będzie odpowiednia. Czy cała? Nie no, cała to żebyś się nie tańczy. Coś takiego. W pogotowiu stoi tym, barki czeka. No jarzynowa w plecaku. I sałatka jarzynowa z świąt, jak już mamy dzisiaj, lany poniedziałek. No cóż, no zdrówko. Jeba. Aż zatyka. Mocne, pierwsze mosto. I siada od razu na gadu. Mnóstwo śliny. To powiem, że trochę boli. 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 Jutro będzie boli. No może i jutro. A ty sam chcesz spróbować? Nie. Jednak nie, jednak odmówił. Myślałem, że będzie solidarność. Ale na razie to ja trochę pocierpię. Boże, nie. Jak nie, to mogę spróbować. Tak ostało to. Nałóż sobie. Zostawcie za te staranie łapkę w górę. O, aż mi łzy poszły. Oho. Jak jest? No już lecą. Kupuję w gardło. Piecze język. Język to jest nic, gardło gorzej. A jakby normalnie szpilki się wbijały w gardło. Chciałem coś teraz na gardło. Język cierpnie, nie? No, już sztywnieje. No. Usta też mi cierpną. No cóż, za te poświęcenie, za te zawody musicie zostawić koniecznie lajka, subskrypcję i komentarz na dole, czy wam się podobał taki odcinek. Jeżeli tak, to trochę tego sosu mam, całe 150 ml,
więc będziemy mogli robić też inne pojedynki. Oj, jest ciężko, ale da radę przeżyć. Nie to jest tu, nie to co typowe każde filmiki, co jest takie overreaction, ale jest grubo. Szczerze myślałem, że będzie gorzej, ale jest ostro. Jest ostre, jest mocniejsze i to dużo. No cóż, dziękuję wam za dzisiaj. Jeszcze raz like, sub, komentarz. Do zobaczenia. Na razie.